Trwa przebudowa trzech ulic w centrum Nowej Dęby. Niebawem ta część miasta znowu zyska ład i funkcjonalność. Remont dotyczy trzech dróg, Jasnej, Słowackiego i Zacisze. Prowadzony jest w ramach zadania poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego miasta Nowa Dęba. To jest kolejny element przebudowy centrum Nowej Dęby, poprawy wizerunku od tej strony. I jest to remont, który jest dofinansowany ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg, tak zwanych popularnie schetynówek. Ponad 250 tysięcy dostaliśmy dofinansowania na ten remont, a cały remont będzie kosztował ponad 650 tysięcy. Zadanie obejmuje modernizację trzech ulic na łącznej długości 547 metrów wraz z zastosowaniem rozwiązań technicznych z zakresu bezpieczeństwa ruchu. Prace polegają na wzmocnieniu konstrukcji jezdni, remoncie nawierzchni chodników oraz uporządkowaniu terenu bezpośrednio przylegającego do chodnika, a także instalacji elementów bezpieczeństwa ruchu. Oprócz tego zostaną wykonane remonty parkingów, bo w tym rejonie niestety tych miejsc parkingowych brakuje. Tutaj funkcjonują przedsiębiorcy, do których przyjeżdżają zarówno klienci, jak i dostawcy, także remont był naprawdę niezbędny. Centrum Nowej Dęby to nie jedyne miejsce, gdzie w najbliższym czasie zostanie poprawiona infrastruktura drogowa. Mamy już podpisaną umowę na wykonanie kolejnych remontów na terenie całej gminy. To jest zarówno w osiedlach w Nowej Dębie, jak i na terenie sołectw. Zmodernizowane zostaną m.in. drogi w Tarnowskiej Woli, Chmielowie, Cyganach i Jadachach. Ogółem do końca wakacji wyremontowanych zostanie blisko 3 km dróg.